Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a oto i Loop Hero. I cóż, dzisiaj, jak zapewne może was to zaskoczyć, ale tak, widzimy się w dwóch odcinkach jednego dnia, bo stwierdziłem, że po prostu bardzo chcę w to sobie pograć. Więc jak chcę pograć, to czemu nie, po prostu będę nagrywał i tyle. I w sumie tak, w tym oto momencie powiem szczerze, nie wiem, jakie mam plany, co chciałbym zrobić. No nie ukrywam, jest tu pełno różnych rzeczy, które mnie zaciekawiły i które bym chciał u farma, bodaj jakieś nowe karty, których nie kojarzę. Żeby nie było, akurat farmę zbudowałem dosyć późno w demku i dlatego nie sprawdzałem, jak one działają do końca. Co dalej, no tu kowal, zaczynam w sumie kuźnię, trudno powiedzieć, co to jest tak de facto, ale no też warto zbudować. Wiecie co, chyba nawet od tego zaczniemy. Niech będzie tutaj. Sam sobie nie wiem, czy to ma jakieś fajne efekty, ale patrzcie, nawet łotrzyka tutaj teraz pokazuje zamiast wojownika, jak przyjemnie. Czyli po prostu jest to brane pod uwagę też, jaką klasę ostatnio wybraliśmy. Okej. Okay. Jak wadło 7 mórz, to mała kuźnia. Jo ho ho. O, nie masz najmniejszego pojęcia, jak bardzo brakowało mi pieca, znaczy ciepła z pieca i zapachu metalu. A cóż, mam teraz trochę dobrych narzędzi, możesz być tego pewien. Lad, nie wiem, jestem pewien, jak to przetłumaczyć, chłoptasiu czy coś tego typu. Będziesz nawet w stanie użyć niektórych rzeczy, które zrobię podczas swoich wypraw, czy wycieczek. Jesteś dosyć entuzjastyczny. Coś mi mówi, że nie jesteś... że jesteś zaznajomiony z żeglugą morską. Śmier mi Hammers, nie wiem, czy jest chyba jakiś idiom znowu. Skąd wiesz? No, nie ma znaczenia, tak szczerze mówiąc. Tak, masz rację. Ale nie martw się tym, udowodnię ci, że te ręce potrafią trzymać młot tak dawno, jak mogły trzymać Helm i Nestorm. To chyba były coś na zasadzie maszty, czy coś tego typu. Dobra, nie jestem pewien, naprawdę, wybaczcie, ale... Jak na co dzień jestem dobry z Englisha, tak podczas nagrań zazwyczaj zapominam o oczywistych oczywistościach. I to nawet przez tuzin dni pod rząd, jeśli trzeba. Dobra, czyli mamy co i co to daje? To daje chyba rzeczy na start, które dają nam wyposażenie dla wojownika. A co, jeśli to ulepszę? A jak to ulepszę, to będę miał wyposażenie dla każdej klasy. Póki co mamy tylko dla wojaka. A, nie potrzeba jakichś dużo rzeczy, których nawet nie ogarniam, więc tak. No cóż. Dobra, w takim wypadku. Przy okazji, co to jest? Da się coś sprawdzić? W końcu nie. Szkoda, wiecie, że tylko dla wojownika. Bo chciałbym dzisiaj pograć jeszcze łotrzykiem trochę. Ale dobra, w takim wypadku, jeśli tak to wynikło, to pozwólcie, że trochę to pozmieniam. Na czym wrócimy do pełnej talii. Coś jeszcze by tutaj dodać. Cmentarz jeszcze miał być. Dobra. No to wrócimy do wojownika, jedno takie podejście luźniejsze na gromadzenie surowców. Z obaw można spróbujemy pokonać bossa czy coś. No i wyruszamy. Tak. Zdecydowanie moje przyspieszenie tym razem działa prawidłowo. Zresztą na to, jak szybko mi idzie ten wojak. Swoją drogą, ciekawe mi, co to za pasek tutaj jest pokazany. Powiem wam szczerze, nie ogarniam. No i tak, jak widzicie, mamy wyposażenie na start jakieś takie. Nie pamiętam, co tak naprawdę dostałem, co teraz mi ewentualnie wypadło i cokolwiek wypadło, ale tak, właśnie takie rzeczy, nic szczególnego są w sobie, ale no, przynajmniej jest. I co, na szczęście przyspieszenie mi działa, więc nie ma co się przejmować, możemy spokojnie dalej rozgrywać gierkę, nie martwiąc się o to, że w sumie, no, że w sumie będzie za wolno czy coś. Ewentualnie, wiecie, zawsze mogę potem zmienić przyspieszenie. W ten sposób. Ale tak, definitywnie mi to działa, mimo tego, co mi się wydawało na początku. Chciałem sobie w poprzednim odcinku, nie na początku, ale tak, działa moje przyspieszenie, jest dobrze. I teraz, no szczerze, tutaj bym to zarzucił, wiecie, dużo na jedno miejsce. Nie ca, 9% wampiryzmu, fajne. Tarczka, mniejsza obrona, ale inne efekty, dobra, niech będzie. Więc obrona nie jest taka najważniejsza z wszystkich rzeczy, więc no. Dobra, jakiś mieczyk, ale w sumie nic lepszego, więc co?
nic się tym przejmować. Co jest? Dobra, działa. Działa, już się bałem, że złoty zepsułem, ale na szczęście nie. W sumie taka straszna pustka w tym miejscu, muszę przyznać, się trafiła tym razem. A, co są tu my? Obrażenia wszystkim, prędkość ataku lepsze niż dwa magiczne, więc niech będzie. Mogę żałować, ale wymienię. I tak, cmentarz. A niech będzie tutaj kolejny, po prostu wiecie, nie chciałbym wszystkiego w jednym miejscu tak nagromadzać. Tak już niejednokrotnie udowodniłem, takie gromadzenie w jednym miejscu wszystkiego często prowadzi do, delikatnie mówiąc, zguby. Dobra. Swoją drogą mamy już kolejną rzecz, którą, jak mówiłem, chciałem stestować. Co się stanie, po prostu wiecie, jak postawimy to przy tym lasku, a potem ten lasek usuniemy. I teraz to, co tu jest, regeneracja w zamian za pozostałe efekty, nie. Nie, te efekty nie są może aż takie istotne, ale jednak czuję, że ta tarczka, którą posiadam obecnie, jest jakoś tak ogólnie przydatniejsza. Dobra, definitywnie coś jest tutaj na rzeczy z tym, że prędkość wszystkiego jest znacznie wyższa. Aż na to, że animacja się nie kończy i ciągle po prostu bije, zabije ten nasz bohater. Aż trochę tak komicznie to wygląda, ale no. No nareszcie jakieś fajne rzeczy. 7 magicznych obrażeń, 4 wszystkim, 2 obrony, jeszcze wyższe obrażenia. Definitywnie warte uwagi. Szkoda tylko, że no. Ale takie rzeczy dalej nie dostajemy niczego, co pozwoliło jakoś lepiej to postawić. 12 obrony. Co tam z innymi efektami? 12 obrony, 12 prędkości ataku, no po prostu super. Lepszy pierścionek, który nie daje atak speed, ale daje inne efekty, więc dobra. Kolejna polanka, super. I w sumie dosyć dużo wampirów. Dobra, postawię ich tutaj. W sumie wydaje mi się, że tutaj będzie łatwo się umieścić jakieś rzeczy, które potem może będą miały synergię z wampirami. Jak na przykład wioski, albo bagna. A chwilę nie, bagien nie wziąłem w Italii. Jasne. Dobra, nie było tematu odnośnie bagien. Dawaj, bohater, bij, zabij. Tutaj niech będzie. W sumie kolejna pętla, ja dalej nie mam co zrobić z tym wszystkim. Więc no. Po prostu cieszę się z tego, że cokolwiek jest. O, jest to, co chciałem. Wiem, że może to być głupie, ryzykowne i w ogóle, ale chciałbym to naprawdę sprawdzić. Więc tak, nie jest zwykły lasek, jest krwisty lasek. Oczywiście to mówię po swojemu, tyle. Uwaga, uwaga, za sezonie, jak to usunę. O! Okej. Okay. Krwawy zagajnik, który stracił swoje połączenie z lasem. Aha. Składa się z agonii z powodu swojej irracjonalnej egzystencji. Czasami atakuje bohatera, zżera wrogów, którzy mają mniej niż 20% życia. Ej. Wszystko fajnie, tylko wiecie, trochę mi to niepokoi, to, że czasami będzie mnie atakować. Okej, dobra, tworzymy harpię. Wiem, że może nie jest najmądrzejsza, ale tak. Powiedzmy sobie szczerze, czuję się, że jestem w stanie tym razem pokonywać tę harpię i teraz tak magiczny. 7 kontra 11, dobra. Wyższy poziom i dosyć mocny, więc tak. Warto się tym zainteresować. No i mam wampira oczywiście. Ale jak widać, póki co niewielkie problemy. O. I w sumie wiecie co, sprawdziłem to co chciałem. To może warto by w sumie pomyśleć o tym, żeby no... spróbować jak najszybciej zmierzyć się z bossem w sumie. Więc tam będę sobie po prostu, powiem wam szczerze, wszystko jak wlezie. Oczywiście w granicach rozsądku, nie całkowicie. O, tak, może być. No i wiecie, spróbujemy może bossa właśnie pokonać tym wojakiem. Nie żebym czuł, że to będzie łatwiej i sensowne. Tą drogą wydaje mi się, że normalnie... Z tych 12 kart naprawdę niewiele miało naprawdę przy sobie aktywnych. Mniejsza prędkość ataku, trochę większe to i większe obrażenia ogólnie. To jest do wszystkich, niby, ale no. Indeksuje to jako zwykłe zwiększenie obrażeń, więc no.
No, może być warte uwagi, ale na razie odpuszczę. Jak mówiłem, dostawię teraz wszystko, co się da i po prostu liczę na to, że się uda szybko. Obrażenie do wszystkich 5, unik 11, nie. Ma niby wyższy poziom, ale tam dostaliśmy lepsze efekty. Więc tak, mam nadzieję, Glut, że dasz mi coś porządnego. Naprawdę liczyłem na jakieś karty czy coś. O, lepsza zbrojka. O, w sumie tak, lepsza. I teraz co za perk? Jedna obrony za każdy loop. Okej, to też nie najlepsze, bo to leczenie za każde pole, kiedy stawiam pole. Fajne, może być, wiecie, tak pod koniec, żeby szybko się wyleczyć przed bossem, ale nie. Wezmę coś tutaj i... O! Oba są potężne. Teraz tylko który? Mówię szczerze, tylko ostatnio dużo rezygnowałem. Chyba raz tylko wziąłem czy coś. Mój błąd. Bo moim zdaniem to jest nawet przydatne. A, wezmę Shield Mastera. Wiecie, wydaje mi się trochę taki pewniejszy. Rzadziej będzie się aktywował, pewnie. Przekaz tak, jeszcze teraz to naprawi. Pewnie tak. Aha, naprawiło. Zmniejszenie tych wszystkich za trochę obrażeń. Szczerze to już nie zachowam, wiecie, może się przydać później, ale... Na obecny moment nie czuję, żeby ona była aż taka cenna. To pewnie zrobi wielką kłopotę, ale tak. Chcę po prostu, wiecie, wywołać tą lepszą wioskę. Takie dziabadło. No, szczerze, unik 8% nie, kontra 13 jest lepsze. Więc no. Przynajmniej już wiem, co będę musiał... Co się nazywa, no. Sobie wziąć. Tutaj trochę lepsze. Obrona tyle samo, kontra... 9, unik 8. Fajne, ale nie. Po prostu. Naprawdę nie. Niedobrze. Łucznia szybko zbliża się do krańca. Trudno. Chociaż te efekty były fajne, to chyba muszę już teraz tą włócznię wziąć, skoro się zbliża do krańca. Ja chciałem zachować tak przysiadę, więc. Wiem, że szary i tam miał nawet przyjemny efekt, ale to co to daje za dużo obrony, żeby zrezygnować. Dobra. Gdzie by tu się jeszcze coś przydało? Na pewno tutaj. Tu też postawię wioskę, bo... Bandyci. Oj. I niech będzie w sumie jakaś... może tu? Okej. Nie, jest to może najmądrzejszy. W ogóle, ale tak. Tak mówię, tym razem już czystą prezentacją chcę się mierzyć z bossem, więc raczej tym razem, powiem wam szczerze, nie ma co liczyć na to, żebym obliwiony marnował na goblin czy cokolwiek innego. Już jednego i tak wymarnowałem dosyć mocno. Tym razem po prostu muszę się skupić na tym, żeby mieć obliwiony na zamek Lisza, jak się już pojawi. Ej, quest wykonany. Co z tego, czy dostałem się to jakieś... coś w ogóle nieprzydatnego. Najważniejsze, wiecie, że wykonane. Pierścionek lepszy? Nawet regeneracja, co prawda zmniejszy to obrażenie, ale atak, speedy i regeneracja. Moim zdaniem będzie bardzo cenne, wiecie, jeśli mamy naprawdę liczyć na bossa. Będę jak na bossie... On bije za kilkaset, więc... Oj. On tak bije za kilkaset, nie. Nie wiem, czy my sobie poradzimy z tym wszystkim. Zmniejszenie obrony o 4. Głupi, ale taka prędkość ataku, jaką tam oferuje, co moim zdaniem jest tego warta. Widzę, że już dużo się dzieje, a dalej jeszcze do bossa bardzo daleka droga. Mówiąc szczerze, po prostu nie wiem, czy wiecie, co się uda. Może lepiej będzie po prostu w pewnym momencie zrezygnować i pójść z materiałami, niż kolejną śmierć ponosić. W sumie znając mi moje szczęście, co chyba tak będzie naprawdę dużo lepiej. Oczywiście jeszcze wiecie, zobaczę jak to będzie ogólnie, może jednak się trafię tyle dobrze, że no. Nie będzie z tym jakichś wielkich problemów, ale... Jeszcze zobaczę, jak mówiłem, co? Póki co bohaterze po prostu idź i zabij tych wrogów.
W sumie może warto też byłoby już zacząć wygromadzić tutaj to wszystko na to, żeby szybko zabudować to, jeśli by było, powiedzmy, nie najlepiej. Super pobojowisko może się przydać. A co w sumie też niech będzie. I cek. Jak już mówiłem, postaram się teraz oszczędzać po prostu te rzeczy, które można położyć przy tym, żeby szybko oczywiście poleciał tam. No właśnie, postaram się oszczędzić, jak już powtarzam, po to, żeby było trochę lepiej. No. Jeżeli zdecyduję, że jest kiepsko, żeby szybko to zabudować, wiecie, wtedy... No, wsiąść. Szczerze, przyda się. Jak daje mało życia, to po prostu potężna regeneracja. Co prawda, pewnie rzadko kiedy to będzie się uruchamiało, ale... No. Może być naprawdę cenne w takich sytuacjach. Co my tu mamy? Prędkość ataku mocno zmniejszymy, ale zwiększymy inne efekty, więc tak. Nowa tarcza. Mniejsza prędkość ataku, jeden więcej pancerza. Gimnaście magicznego, jeszcze więcej pancerza, dobra. I się zaczyna to, co jest najgorsze, czyli wieczne unikanie ze strony każdego przeciwnika. Tutaj co tak właściwie? O, fajne efekty, ale nie. Magiczne obrażenia czy cokolwiek tam jest. No, nie chciałbym tego, wiecie, z tego rezygnować. Wydawało się być w miarę sensowne. A, super, 3 miksturki miałem niedawno, już mam 0. Dobra. Jeśli już taka sytuacja zaistniała, to może lepiej będzie po prostu się wycofać, jak jeszcze mam już szansę. A, to chyba będzie najlepsza decyzja, więc... Po prostu czas stawiać, ile się tego da. Licząc na to, że no, dostanę jakieś fajne nagrody. Jakby najlepiej po prostu, mówię, uciekać. Bo nie chciałbym się po prostu, wiecie, znowu wkurzać później, że tak, padłem i o nie, nie mam im teraz co zrobić. Ja widać, że niestety jestem bardzo bliski padnięcia. Więc tak. Zdecydowanie to musi być mądry pomysł, żeby już tak się poddać. No to ten. Chyba nawet nie zdążę. No niestety, patrząc na to, ile mam życia, to pewnie nie zdążę. Jak zawsze. Po prostu jak zawsze. Już stwierdziłem, starczy, nie jest dobrze i nie, musiało się nie udać. W ogóle daje ulepszenie tego, poza tym, że kosztuje strasznie dużo. Widzę, że zwiększa efektywność ilości miksturek, okej. Tu mamy co? Kartę miasta, ale potrzeba jakichś rzeczy, których nawet nie znam. Tu już było mówione chyba, że wszystkie klasy i też jakieś rzeczy, których w ogóle nie znam. Tego nawet się nie da. A w kuchni trochę drewna, trochę mięsa i... jeszcze większe leczenie... w tym... jak to się nazywa? Przed wyzwaniem ogniska. Może warto uwagi. Dobra, dobra. Fajne, nawet tu są też efekty widy w tym w smelterze. Może warto byłoby też o tym pomyśleć. Albo o farmie. Nie wiem, wiecie, trzeba będzie wymyślić wiele rzeczy. Ale no, aż może tym się nie przejmujmy. Nie możemy i tak nic zrobić, więc wyruszymy na ekspedycję. Powracam do Łotrzyka. Na razie wyłączę wszystko. Wiecie, na zasadzie, żebym miał czysty, tak jak to się nazywa, pole i... Spotkam się za chwilę, jak po prostu już wymyślę, co wziąć ze sobą. Dobra, chyba pójdziemy z czymś takim. Już wam tłumaczę, dlaczego ogólnie. No więc tak. Bo jak napowiem wam szczerze, obawiam się, że mogłyby nas zabić, chociaż... W sumie chyba nie mam wampiryzm wbudowany, więc tak. Kiepski pomysł, dobrze kojarzyłem. Cmentarze mogłyby być, ale wiecie, no, mamy zapas kamienia, więc teraz nie. Pająki
Wydaje mi się, że są po prostu dosyć skuteczne na łotrzyku. Osada to osada, co tu więcej mówić. Daje jakieś leczenie, więc naprawdę cenno. Las, no bo patrzcie, ile mamy drewna. Ale bitwy daje tutaj zasoby, więc zdecydowanie. No, w sumie można ustawić, wiecie, jak jest jakiś las spośród jakiegoś groźnego czegoś, to ułatwi znacznie przeżywalność naszą. Tu zawsze można zmniejszyć skuteczność pająków czy innych kurzących rzeczy, to niestety musi być. I tu stwierdziłem, że też jedno musi być, to wezmę oczywistą kartę. Więc tak, idziemy w takim komplecie, jako łotrzyk. I mamy już achievement za coś. Czyli dostajemy też na start wyposażenie, nieważne kim zaczynamy. Tylko tyle, że mam po prostu bezużyteczną tarczę. Dobra, to nie jest tak okropnie, jak myślałem. Przynajmniej mam, wiecie, cokolwiek na start. Dobra. Okej, dostaliśmy górę. Chęcią mi postawię, ale jeśli już, to powiem wam szczerze, zrobimy właśnie dziurę tam w środku i poczekał z tworzeniem harki do jakiegoś takiego spokojniejszego momentu. Pająki. Postawmy je jakoś tak, żeby, wiecie, nie miały za dużo miejsca. W sumie tutaj mogą być. Mają co prawda 3 pola, aż jeśli się nie mylę. Ale to i tak nie jest tak strasznie źle czy coś, więc tak. Kamyczek, dobra. I kolejna polanka. No muszę przyznać, start dosyć przyzwoity. Chociaż może być jeszcze trochę lepiej. I tak. Jaki jest mój cel, jeśli chodzi o ogół? Chciałbym zdobyć jak największy ten, jak to się nazywa? Unik. I wiecie, na tym uniku spróbować przeżyć wszystko. Po prostu coś w stylu, jakby to najłatwiej powiedzieć. Chciałbym osiągnąć właśnie nietykalność tymi wszystkimi unikami. Ale no, jak będzie ostatecznie, to się zobaczy. Dobra. Jedną latarnię tutaj można, tu też w sumie takie fajne miejsce jest, to postawię. I proszę, mamy niezły progres. I co my tak mamy właściwie? Zobacz, no! Dzięki, gro, po prostu. Pierwszy tak nic lepszego nie mam, więc niech będzie. O, mocno unikają te pająki. I teraz tak, mamy coś lepszego, zdecydowanie ta koszula. I teraz tak, 3 uniku, 10 kontry, 3 uniku, 10 szansy na krytykę. No, to tyle w temacie. Obrażenia, zdecydowanie. No, zdecydowanie co. No, a reszta idzie na przemiał, bo w sumie tak nic lepszego nie ma. Dobra. Polanki, oczywiście, nawet nie chcę mówić. Wioskę postawiłbym szczerze tu, na przykład gdy potem będę ci mieli pokazywać czy coś. Z tym bym się jeszcze wstrzymał. Dobra. Pole bitwy, to w sumie nie wiem co gadać tutaj. Żeby tym razem po prostu nie było takich głupot, że się pojawi nie wiadomo gdzie, tak. I zaraz zobaczymy, jak to będzie ogólnie. Dobra. Dobra. Dostaliśmy kostę na pająka. Nieźle. Kolejna osada. Okej. I tak, jeszcze póki pamiętam, to warto będzie ustawiać w sumie. Tak, i tutaj od razu osadę przed tym. Wiecie, na wypadek. A co to jest? A, myślałem, że coś się zmieniło. Ale dobra. Bo tutaj, jeśli się nie mylę, potem jak będzie boss się pojawił, to się pojawi tego wzmocnienia. Tak, ustawiamy w ten sposób, to może tylko blokujemy i wiecie, będziemy mniej tego, żeby oblivionem trzeba było to tutaj zarzucać. A, póki coś tam przejmujmy naprawdę. Chyba coś fajnego? Zdecydowanie. Unik 14%, tutaj teraz mam jeszcze kolejne 7 do uniku. Tutaj. Mniej życia, ale 12 do krytyka. Biorę. Widzicie? Widzicie, ile ja dostaję bonusów za takie pole bitwy, jeśli się trafi mimik? Właśnie dlatego mówiłem, że to jest takie dobre, jak się grało trzykiem. Owszem, wiem, że nie dostaję przedmiotów, co nie może mniej użytecznym.
ale tak nie będzie. I dobra, w ten sposób blokujemy kolejne miejsce, na którym mógłby się pojawić ten bonusik dla bossa. I jeśli tak dalej pójdzie, to może nawet się uda coś osiągnąć. Oczywiście mój główny cel, tak jak mówiłem, będzie zdobyć teraz dużo, nawet bardzo dużo na unik. I wiecie, później się tym cieszyć, że boss nie jest w stanie mnie trafić. I co, musimy się skupić też na przeżywalności ogólnej. Okej, drugi Oblivion, więc nie jest tak źle. I w sumie już jesteśmy w połowie drogi do Perka. A co jeszcze takiego jest potrzebnego? W sumie tutaj tylko trzy jakieś lampy, latarnie i inne rzeczy i będzie spokój. Dobra, a postawmy tutaj lasek, w sumie czemu nie. Skałkę bym wstawił tylko gdzie. A niech będzie nawet tutaj, w sumie te różnicy, wiecie, nie robi wielkiej, więc żeby tam dalej zostawić otwarte pole na później. I mamy gobliny. Super, po prostu. Dostaliśmy jakiś prezencik. Counter Evasion bonus. 33% szans na uniki. Jest pięknie. Fajnie byłoby, wiecie, mieć jeszcze wyższą, ale jeśli się nie uda, to przynajmniej mamy cokolwiek, więc już też nie ma co narzekać. Mamy sporą unikalność, moim zdaniem. Tak mówiąc czysto matematyczno, statystycznie, to de facto co trzeci atak powinien w ogóle nie trafiać, więc no. Nie jest tak źle. I tak, teraz najważniejszy moment, czy jest coś lepszego. Więcej HP, ale nie szans na krytyka. Unikanie. Łącznie większe, więc dobra. Dobra, nie ogarniam. Naprawdę nie ogarniam chyba, jak to działa. Wybrałem coś, co ma w teorii więcej unikania. A co ci tym unikanie? O, więcej życia nie ma tego, ale jest jakiś evasion bonus. 43, tak. A dobra, już rozumiem chyba. Ale mniejsza. Co my tu mamy? A, czy mam coś, co mógłbym szczerze ubrać i nie tracić? Nie, na wszystkim mam evasion bonus, więc ciężko byłoby coś teraz tutaj zmienić. No niestety. Jak mówiłem, mój główny cel to będzie zdobyć jak największą unikalność, więc nawet kosztem małych obrażeń mogę potem tego żałować, ale na obecny moment po prostu, wiecie, chcę próbować i tyle. I kolejne drewnienko. Dobra. Latarnia. Teraz tak, tu pająki. Wiem, że może to być trochę głupie. Tu latarnia. I tak, kamyczek, niech będzie tu. I pomału w sumie jakoś sobie chyba radzimy już z tym wszystkim. Prawie co chwilę jest counter albo evasion, więc czuję, że jest w miarę przyzwoicie. Udałoby się oczywiście tam podbić naszą prędkość ataku też trochę czy coś, ale podstawy, czyli kontry i uniki są na przyzwoitym poziomie. Głównie uniki, kontry 20%. Może być, ale najważniejszy jest unik. Jeśli osiągniemy jeszcze większe procenty, to może naprawdę boss nawet nie będzie w stanie nas ruszyć, jeśli będziemy mieli farta. Okej, osada, osada, osada. A niech będzie tutaj, bo sobie wielkie różnice co nie robi, to niech będzie tu. To bym postawił w sumie tutaj. Czemu by nie? Wielkie różnice, tak mówię, w moim przypadku nie robi. Mamy perka, mamy perka. I co tu mamy? Fajne, ale to nie jest takie najlepsze, bo walczenie z trzema lub więcej wrogami daje jedno dodatkowe trofeum. To byłoby dobre, tylko że szybko to stracimy i tak nie do końca się dzieje, działa, no współgra z tym, co bym chciał osiągnąć. A to zawsze się trafimy do dwóch wrogów, ma chyba szansę z tego, co widzę, żeby zaatakować ich obu, więc dobra. Nie jest, wiecie, najlepsze, ale też nie najgorsze. Zawsze się będzie kilku wrogów, to jest szansa na to, że szybciej będziemy eliminować. Chociaż ostatecznie go zachowuje, to na walkę z bossem jest zmarnowane mocno. Ale wiecie, no, nie ma co narzekać. Ważne, że po prostu w przeciętnych starciach mamy szansę. I zdecydowanie teraz, jeśli będzie okazja, muszę trochę podwyższyć obrażenia, bo tak patrząc szczerze, co te obrażenia są, no, bardzo niskie.
Okej, okay, ognisko jest obudowane we wszystkich miejscach? Nie. Tutaj można było jeszcze, ale niestety nie mam jak. Polanka. Mamy gobliny w sumie, więc tak. Lasek. Lasek. A niech będzie tutaj. I w sumie czemu nie? I w sumie przydałoby się trochę więcej wampiryzmu. Tak żartując, ale jakoś tak nie chce się trafić. O ile w ogóle Rogal może mieć wampiryzm trafiony na przedmiotach. Powiem wam szczerze, tego niestety nie wiem. I powiem szczerze, widząc ile mi życia zostało, tak, mężnie myślałem o tym, wiecie, żeby walczyć z bossem, ale nie miałem, szczerze powiem, pas? Orb of expansion? Okej, okay. Skąd ja to dostałem, to ja nie wiem, ale dostałem i to się liczy. Ogólnie nie mam tu jakichś, naprawdę nie mam jakichś szczególnie dobrych zdobyczy, ale widząc co się tam czeka, co mi tam czeka, pozwólcie, że lepiej będzie, jeśli ucieknę. Mówię, może to jest kwestia tego, że nie ogarniam, jak w to grać, czy coś, ale... Zdecydowanie lepszym wyborem dla mnie będzie teraz ucieczka, niż męczenie się później. Chyba, że znajdę coś lepszego. Wiecie, co, jakieś wspaniałe przedmioty. 43, 47, dobra. Tutaj niby byłoby wyższe, ale w sumie nie. I tutaj już zaczynam wiedzieć takie rzeczy, które naprawdę by mogły być potężne. Ale no... No i super mi postać poszła. Przez przypadek kliknęłem spację. Niedobrze. Niedobrze. Chciałem już naprawdę kończyć. Trudno. Jeśli tą bitwę przeżyję, to będę musiał uciec. Chociaż już widzę, jaki jest koniec. Oczywiście standardowo będzie. Dobra, nie jest standardowo. Niestety, tylko 60%. Stracimy niewiele, ale jednak stracimy. Powiem szczerze, czuję, że jestem przymuszony do tego. I teraz powiem szczerze, już zastanawiam się, co teraz powinienem w tym momencie dosłownie zrobić. Wiecie, jest teraz tutaj dużo naprawdę opcji, których mógłbym sięgnąć. I w ogóle. A ja nie wiem, co zrobić. Ale dobra, mniejsza. Tak więc cóż, w tym momencie chyba pora skończyć odcinek. Następny, który oczywiście będzie jutro, bo jak mówię, kończyłem się w gierkę, więc postaram się chociaż ten jeden dzień nie wrzucać. Pomimo tego, że będą różne inne też gry. Przyznam, wracam do dwóch, może nawet więcej odcinków dziennie. Ciekawa sprawa. I tak, żeby nie było, muszę naprawdę odstawić chyba łotrzyka, bo nie ogarniam, jak się to gra. I skupimy się na wojowniku, na jakimś rozbudowie czy coś. Tutaj może, nie wiem, jakiś Storm Temple, nawet nie wiem, co to jest, jakiś arsenal. To jest jakąś złotą kartą, nawet nie rozumiem, o co chodzi, ale niech będzie. A to jest jakiś Intel Center, nawet nie wiem, gdzie jest Intel Center. A, tutaj. Czyli coś związanego z tym jest dostępne dopiero jak się to odblokuje i tak dalej. Potem jakiś Mad Hat, Watchtower, Warcamp. Wiecie, to jest naprawdę dużo rzeczy. Nawet nie chcę udawać, że nie, więc po prostu nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale tak, definitywnie co by było, nie było. Następny odcinek obiecuję, że będzie wojownikiem w pełni i że skupimy się na zbieraniu materiałów na to, żeby tutaj osiągnąć, co trzeba osiągnąć. No cóż, na ten moment to już tyle. Dziękuję wam za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.